Witam Państwa serdecznie w kulturalnym poranku Radia Nadzieja. Dziś w studio ze mną gość, którego wielu łomżnianom nie muszę przedstawiać, pan Jerzy Jastrzębski, dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Możemy powiedzieć, panie dyrektorze, że od niedawna nowego muzeum, bo muzeum ma nową szatę, jest po remoncie, jest śliczny. I panie dyrektorze, może na początek powiemy o fotografii prasowej, która od 19 września do 2 października jest wystawiana po kłosie konkursu. Jest wystawiana w Łomży. To jest wystawa, która sobie wędruje po Polsce, prawda? Kolejnym etapem jest Łomża, potem Białystok, o ile wiem, i inne miasta. Czy ta wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem? To znaczy, akurat my jesteśmy chwilę po otwarciu tej wystawy, więc ona dopiero zaczyna funkcjonować w mediach i informacje o niej docierają także między innymi przez radio do przyszłych widzów, więc myślę, że to jeszcze trochę za wcześnie mówić o tym, jak frekwencja będzie, ale jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że ta wystawa do nas dotarła i że tyle osób było na jej wernisażu. Dlatego, że wystawa tego typu jest po raz drugi u nas w Łomży, z tym, że poprzednio myślę tu o kwietniu, była to 6. edycja, a teraz jest edycja 7, czyli jakby najnowsza. Czyli jesteśmy w tej forpoczcie pokazywania tej wystawy w Polsce. Ona będzie w 24 miejscach, także no, udało nam się, że tak powiem, wspólnie tutaj z jednym z organizatorów tej wystawy poczynić to, że wystawa jest no jakby na początku tej swojej drogi. Ja tylko na moment Państwu przerwę. 7 jest szczęśliwa, bo proszę Państwa, wśród zgłoszonych prac, a bardzo dużo było 8600 zdjęć nadesłanych przez 393 fotoreporterów z całej Polski. I w tym, proszę Państwa, z Łomży. I no tak trochę sentymentalnie, prawda, można podejść do tego. Co prawda zdjęcie fotoreportera z Łomży nie zakwalifikowało się do finału, ale było i zaznaczony jest łomżyński start. To znaczy, ja myślę, że to jest też ważne, żeby ta wystawa była też takim powodem do tego, żeby inni fotograficy łomżyńscy zainteresowali się tym konkursem. Ja nie mówię, że zaraz muszą go wygrywać, ale niech biorą udział. Właśnie. Poprzez ten udział myślę, że warto jakby zaznaczyć swoje miejsce, że się żyje i pracuje w Łomży, bo to jest wystawa prasowa, czyli w zasadzie wszystkie wydarzenia, które na przykład tu dzieją się niekoniecznie w Łomży, mogą być przez tych twórców rejestrowane i zgłaszane tam potem. Tak jak Państwo przyjdziecie na tą wystawę, to zobaczycie, że to jest szerokie spektrum tematów, które są pokazywane. Tam jest 8 głównych tematów, do których, że tak powiem, ci twórcy przesyłali swoje prace. W tym roku zresztą nowy doszedł temat kultura i sztuka. Myślę, że dla nas szczególnie, jeżeli chodzi o ludzi pracujących w kulturze, to jest ważny temat. Bardzo ważny. No i jeszcze ważne jest to, że na przykład zdjęcie roku Jacek Szydłowski z Dziennika Wschodniego za zdjęcie przedstawiające wolontariusza usuwającego godło państwowej sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Wilkowie zniszczonej przez ubiegłoroczną powódź. Dziennik Wschodni to również tereny Podlasia, prawda? I zdjęcie roku. No, panie dyrektorze, oprócz wystawy zdjęć prasowych, co jeszcze w muzeum? Tam jest właśnie też niedawno otworzyliśmy wystawę Barbarzyńcy. Barbarzyńcy ze znakiem zapytania. Jest to wystawa archeologiczna, jest to wystawa w pełni przygotowana przez naszych pracowników. Wystawa, którą prezentujemy w salach wystaw czasowych i tam na powierzchni ponad 200 metrów. Pracownicy, którzy przygotowali tą wystawę, postanowili pokazać, że określenie, którym Rzymianie określali ludzi żyjące powyżej Dunaju, barbarzyńcy, wcale nie musi oznaczać, że oni rzeczywiście takimi byli. Może z ich punktu widzenia nie dorastali aż do takiej kultury, którą reprezentowali Rzymianie, ale myślę, że nie można ich określić w rozumieniu dzisiejszym, prawda? Ludami, którzy byli dzicy, nieokrzesani, nie mieli umiejętności
tworzenia. Myślę, że ta wystawa to udowadnia. Oczywiście każdy, kto przyjdzie na tę wystawę, sam może sobie jakby na to pytanie odpowiedzieć. Ja mimo tego, że powiedziałem przed chwilą na ten temat parę zdań, nie chcę niczego sugerować, ale myślę, że to, co pokazujemy na wystawie, jest ewidentnym dowodem na to, że poziom na zakresie rzemiosła na przykład, czy też kultury duchowej też był, no przynajmniej w miarę przyzwoity na tych terenach, które dla Rzymian no, były tym barbarykum i może nie do końca doceniali to, co na tym terenie się działo. Oprócz wystawy barbarzyńców, oprócz wystawy Tres Foto i jeszcze jakieś ciekawe wystawy są planowane, jakieś ciekawe wydarzenia. To znaczy, ja chcę też przypomnieć, że w strukturze Muzeum jest Galeria Sztuki Współczesnej i tam też niedawno, a dokładnie 13 września otworzyliśmy wystawę, która też jest pewną ciekawostką. To jest wystawa, ona jest zarezerwowana cnoty, ale mniejsza może o tytuł, ważne to, że jest to ceramika i taka ceramika nazwijmy eksperymentalna. To są rzeźby pełnopostaciowe, wykonane z gliny szamotowej. Postacie te zostały jakby oblepione najpierw tą masą, prawda, które zostały wypełnione, czyli to jest na jakby taka rzeźba w glinie i potem to wszystko było wypalone. To jest bardzo ciekawe, bo to są, bardzo rzadko się zdarza, że tego typu rzeźby są tak duże, bo to jest jednak trudny materiał. Jego wypalanie jest jednak procesem dosyć skomplikowanym i nie zawsze udaje się uzyskać te efekty, ale tej części wystawy towarzyszy jeszcze pewna część wystawy, która można nazwać, że są to obrazy na szkle, ale oczywiście nie na szkle malowane, tylko szkle, które zostało poddane działaniu wysokiej temperatury. Ono wtedy się staje plastyczne i twórcy wykorzystywali właśnie tą metodę do tego, żeby obrazy kształtować na własną potrzebę z wykorzystaniem odpowiednich oczywiście materiałów i one są prezentowane w ten sposób, że są podświetlone. W związku z tym stwarza się pewna jakaś zupełnie nowa jakość, a i myślę kwestia odbiorcy jest tutaj też ważna, bo jest to coś nowego, co my staramy się widzom naszym pokazać, o ile takie możliwości są. No i skansen w Nowogrodzie to również oddział muzeum, skansen, który chyba najpiękniej prezentuje się jesienią. No to kwestia gustu, prawda? To lubi. Ja myślę, że z mojego punktu widzenia to on zawsze się ładnie prezentuje, ale myślę, że wiosna i jesień to są te najciekawsze pory roku. To przede wszystkim wynika z jego położenia, prawda? Te dookoła lasy, z jednej strony powiedzmy na terenie skansenu są głównie drzewa liściaste, które w tym momencie zaczynają dojrzewać kolorami, prawda? W stosunku z tą zielenią otaczającą rzekę i bardzo taki ładny efekt tworzą. W otoczeniu jeszcze oczywiście obiektów, które na tym terenie są zgromadzone, ale mówię, to już jest kwestia, że tak powiem, gustu. Niezależnie od tego, jaka jest pora roku, na pewno wszystkich do skansenu zapraszamy. Ja myślę, że powiedziałam nie bez kasery, że jesień, bo jesień to taka kolorowa pora roku. Wiosna też, to wczesna wiosna, kiedy zieleń budzi się do życia, drzewa budzą się do życia, a skansen, tak jak pan powiedział, jest pięknie położony. Mnie skansen w Nowogrodzie, proszę państwa, podoba się zdecydowanie najbardziej jesienią. I dlatego, ponieważ mamy jesień, ja również w swoim imieniu też zapraszam państwa właśnie w weekendy. Warto wybrać się do skansenu w Nowogrodzie. Warto zobaczyć to, co tam jest. No i warto chyba wybrać się do muzeum. Niech pan dyrektor zaprosi wszystkich, którzy są w Łomży, którzy przejeżdżają przez Łomży i być może nas słuchają. Bo warto, proszę państwa, odwiedzić wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. To ważne, więc mówiliśmy już o tych dwóch wystawach, które są, czyli wystawa barbarzyńcy, wystawa archeologiczna. Ci, którzy się interesują dziejami Łomży i okolic, mają możliwość obejrzenia eksponatu sprawie sprzed 1000 lat. Myślę, że to jest warte zobaczenia i jest to pewna ciekawostka, dlatego że my rzadko prezentujemy te zbiory, choćby ze względu na to, że są to jednak zbiory, które wymagają konserwacji i ciągłego dbania o nie. Niestety wystawa Press Photo będzie trwała tylko do 2 października, zatem wszyscy, którzy jakby jeszcze mają chwilę czasu, zapraszam serdecznie, bo taki jest jakby rytm wystawowy. Ale pozwolę sobie także państwu wspomnieć, i to jest oferta przeznaczona głównie dla młodzieży szkolnej i dzieci,
To jest nasza oferta edukacyjna. W tych dniach, powinny docierać do szkół informacje o naszej ofercie edukacyjnej. To są lekcje, to są, nazwijmy to, działania różnego typu w zakresie między innymi archeologii eksperymentalnej i myślę, że tam jest na tyle szeroka oferta, która wszystkie dzieci, bo my zaczynamy od przedszkola aż po klasy licealne i to jest oferta skierowana zarówno ze strony muzeum, jak i ze strony galerii, jak i ze strony skansenu. Z tym, że na przykład pewne są działania związane z pewnymi okresami, czyli Boże Narodzenie, Wielkanoc i to jest kwestia jakby pewnych tylko pół roku, ale są inne działania, które realizujemy przez cały rok i tutaj w zależności od tego, jakie są zainteresowania dzieci, czy też nawiązanie na przykład do programów szkolnych, bardzo chętnie wszystkie nasze panie, które prowadzą te działania, będą współpracowały z nauczycielami w zależności tylko od tego, jakie będzie ich zapotrzebowanie na konkretne tematy. Dziękuję Panu bardzo za to, że zechciał Pan odwiedzić nasze radio. No i w imieniu i Pana Dyrektora, i tak jak powiedziałam, w imieniu własnym, proszę Państwa, warto wybrać się właśnie po pracy w długi weekend, czyli sobota, niedziela. Czy Muzeum w sobotę i niedzielę jest czynne? Oczywiście, Muzeum w sobotę i niedzielę jest czynne. Właśnie, od godziny 10 do godziny 16. Zatem nie wiemy, co mamy zrobić z wolnym czasem i właśnie jesienią warto wybrać się do skansenu w Nowogrodzie, do muzeum, do galerii. Warto oswajać się ze sztuką, warto rozwijać swoje horyzonty, bo to przynosi efekty. A Państwo i moim gościem dzisiaj w Kulturalnym Poranku był dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego, pan Jerzy Jastrzębski. Rozmawiałam dzisiaj jeszcze. Dziękuję bardzo.